Odnalazł relację spisaną przez sąsiadów w swojej
rodziny Mackiewiczów, której kaznodzieja została opisana w bardzo dokładny sposób. I to nas dopiero utwierdziło w przekonaniu, mówię nas, mówię w imieniu prokuratora, którzy mamy dzisiaj narodowej, że faktycznie nie jest to plotka, nie jest to pogłoska, ale jest to fakt. Nie udało się ustalić kto z imieniem nazwiska tej zbrodni się dopuścił. Nie udało się ustalić, podkreślę to, w sposób, który procesowy udało by się udowodnić przed sądem, to jest istotna informacja. Ufam jednak, że dojdziemy do prawdy. Ufam, że to, w którymś momencie uda nam się wspólnymi siłami ustalić. Opowiadam, przepraszam, być może zbyt długo w tę historię, ale tylko po to, by Państwu uświadomić i tym bardziej przy okazji zaapelować. Nie bagatelizujmy takich pozornie nieistotnych drobiazgów, jak historia naszych najbliższych, jak pamiątki, które po sobie pozostawimy. To jest nasza historia. To są nasze korzenie, to jest nasza tożsamość. To jest ta pamięć, dzięki której wiemy, kim jesteś, dlaczego między innymi tu dzisiaj się zabrałeś. Serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję władzom miasta Sosnowca za ten kolejny gest. To mało, to niedobre, to za małe słowo. Gest przywracający społecznej pamięci piękną historię, chociaż trudną historię Polski. Bardzo Panie Prezydencie.